Lisa, how are you? I'm very good, how are you? You prefer English or Polish? No, I prefer Polish tonight. Dobrze. Słuchaj, Izo, ty miałaś tutaj przyjęcie jak z Hollywood. Tak, myślę, że dużo ludzie bardzo chcą zobaczyć ten film, bo tyle się o nim mówi, taka jest wielka tajemnica, więc to chyba tak stworzyło taką, tak podsyciło całą atmosferę dzisiejszą. Ale ty masz nawet ochronę, no wiesz, w Polsce jesteś wielką gwiazdą. To chyba jest ochrona dla sukienki, bo nie chcemy poplamić sukienki, to bardziej chodzi o sukienkę. No właśnie, ten temat też chciałam zahaczyć, bo oczywiście wszystkie serwisy plotkarskie zastanawiają się, co ty włożysz, czyja to jest kreacja? To jest kreacja Dawida Wolińskiego, przepiękna. I od początku było wiadomo, czy ja wiedziałam, że będę pracować z Dawidem, bo on jest niesamowicie utalentowany i to jest dokładnie to, co chciałam. A możesz zaprezentować do kamery? Sukienka wyszła z kieszonki. Momencik głowy. Bardzo gustowna i pomysłowa. Też tak mi się wydaje, też tak mi się wydaje. Bo ja myślałam, że ty ubierz. Różowa jest, ale... A to jakieś... Taka jest na parę lat, prawda, można tak... Nie, ale tak naprawdę to myślałam, że ty zaprezentujesz taką, wiesz, obcisłą, jak podczas Oscaru. Nie, ja lubię troszkę takiego finezyjnego i więcej zabawy. Czy mogłabyś potwierdzić lub zdementować plotki, które ostatnio się ukazały? Odnośnie mojego szantażu wielkiego producentów? Tak, muszę ci bardzo chętnie. Muszę ci powiedzieć, że widziałam Maćka Zakościelnego. Tak. Żartuję. A, że tutaj niby. Tak. A bardzo bym się z nim przywitała, bo to wszystko jest nieprawda. Żadnych nikogo nie szantażowałam. Chciałabym mieć taką odwagę, żeby kogokolwiek szantażować, ale to nie jest w moim stylu przede wszystkim. A poza tym, jakby Maciek był zaproszony i by chciał przyjść, to czemu nie? Ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Czyli koniec. Więc można to potwierdzić z producentami, oni bardzo chętnie to potwierdzają. Koniec, the end, nothing. Tak, dokładnie, to jest koniec tematu. No, tak naprawdę ktoś to wymyślił, nie wiem dlaczego, bo to tak jak ktoś się tak naprawdę pomyśli, że dlaczego na przykład Maciek by chciał tu przyjść dzisiaj, to też na pewno nie jest, nie wiem. Chciałaby cię zobaczyć. A, no to ty... Na ekranie. Ty dużo chwaliłaś Mateusza Damińskiego podczas realizacji filmu. Jest świetnym aktorem, świetnie sobie poradził z tą rolą, z tańcem i ma w sobie dużo pokory. Jestem pod wrażeniem na pewno. A tam dużo pokazywał swojego ciała. Swojego w filmie, ciała. Tak. Tak, no tak, ciacho jest, no jest. Jest, fajne. Jest, no nie da cię ukryć. No.